imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na niedzielnej Eucharystii, a w sposób szczególny pozdrawiamy dzieci z klasy czwartej, które w tym roku przeżywają pierwszą rocznicę przyjęcia Pana Jezusa Komunii Świętej po raz pierwszy do swojego serca. Cieszymy się, że jesteście. Pozdrawiam was, moje dzieci. Pozdrawiam waszych bliskich, rodziców, tych, którzy są z wami na tej Eucharystii. Cieszymy się z wami. Cieszymy się, że w ten sposób świętujecie ten ważny dzień. Tak jak też przedłużyliśmy przez cały biały tydzień. Serio też zapewne być, bo chyba powinna trwać przyjaźń z Panem Jezusem. Przez miniony rok nie zawsze się nam to udawało. Na szczęście możemy się spowiadać. Wiemy, że Pan Jezus nas kocha i przebacza nam grzechy. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni, bo możemy z czystym sercem przyjąć go w Komunii Świętej. On pomaga nam się poprawić i zmienić swoje postępowanie na lepsze. W czasie tej mszy świętej pragnę prosić Pana Jezusa o radość trwania przy Nim i o zabrał poznawanie Go w Piśmie Świętym. Na lekcjach religii, na spotkaniu przy parafii, czy na modlitwie w kościele. Chcemy gorąco poprosić, by pomógł nam korzystać jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, aby w przyszłości by pozwolił nam przyjąć kolejny sakrament, znak Jego miłości do nas. Tam, gdzie przebywali uczniowie.
człowiek. Choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oczekują obietnicy. Trzymają się tego słowa, które im Pan Jezus powiedział: nie zostawię nas samych, pośle mojego Ducha. Nie zostawię cię samego, nie zostawię cię samej. I się dzieje. Dzisiaj zapraszam was, kochane dzieci, które przeżywacie swoją rodzicę, akurat z dopustu Bożego i z Jego woli w uroczystość zesłania Ducha Świętego. A więc Pan Jezus, jak Wam powiadał, teraz czas na rozwinąć żagle. Zapraszam nie tyle do słuchania, ale do doświadczenia mocy Ducha Świętego. Prosimy o pieśń do Ducha Świętego. Przyjdź Ojcze, upomnij. Przyjdź Dawco, chcesz mnie obdarzyć łaskami drogimi w obfitości. Przyjdź ze światłością do naszych sumień. Jesteś najmilszym z gości. Chcę, żebyś był słodyczą mojego serca, słodkim orzeźwieniem. Proszę Cię, przyjdź Duchu Święty do dzieci, które przeżywają dzisiaj rocznicę, kiedy Cię przyjęli po raz pierwszy do swojego serca. Przyjdź Duchu Święty, proszę Cię, abyś odnowił w nich miłość do Eucharystii, do Mszy Świętej, do Komunii Świętej. I przyjdź Duchu Święty z takim darem dla każdego z nas. Bo można popaść w jakąś rutynę bycia w niedzielę na Mszy Świętej. Można wpaść w jakiś schemat, nawet do końca nie przeżywając Mszy Świętej. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś ożywił naszą obecność tutaj w Kościele na Mszy. Myślę za Kościół Święty, aby wszyscy łączeni do Niego przez serce radością uczestniczyli w niedzielnej mszy świętej. Ciebie prosimy. Modlmy się za Ojca Świętego, aby ciągle przypominał nam, że słowa Pana Jezusa prowadzą do nieba, a Jego ciało i krew umocniają nas na drodze zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców i krewnych, za naszych katechetów i nauczycieli, aby Bóg Ojciec wynagrodził ich miłość, poświęcenie i trud podejmowany dla naszego dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za babcie i dziadków, aby cieszyli się dobrym zdrowiem i długimi latami życia, a w każdym z nas mieli wsparcie i pomoc, które płyną z miłości. Ciebie prosimy. Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, aby nagrodą za ich dobre życie było trwanie na wieki w komunii z miłosiernym Bogiem w niebie. Ciebie prosimy. Modlimy się za naszą wspólnotę parafialną, aby każdy z nas przyjmował komunię świętą często, godnie i z miłością. Ciebie prosimy. Światło świętego, przyjmij świetle, które go oznacza i spraw, byśmy żyli świetnie.
jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto Baranek Boży, który gładził żywy świata, błogosławieni, którzy zostali wysłani na jego ucztę. Panie, że jestem mądrzejsza i lepsza. Ja naprawdę.
Panu, coraz bardziej muszą wierzyć w Pana Jezusa. I naprawdę coraz bardziej chcę Go kochać, naśladować. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną wszędzie. Dziękuję Ci za to, że posyłasz mnie na katechezę. Że ze mną przystępujemy do Komunii Świętej. Że przypominasz mi o spowiedzi. Za to, że jesteś dla mnie dobra i cierpliwa. Za to, że mnie kochasz i pomagasz. Dziękujemy. Całujemy Wasze dobre dłonie. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękujemy. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan Jezus, udzielając nam swojego Ducha, posyła nas. Weźmijcie Ducha Świętego. Posyłam Was. Idźcie teraz z mocą Ducha Świętego do tych wszystkich, którzy potrzebują Jego miłości, Jego obecności, czułości. Przekażcie Ducha Świętego dalej. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Duchu Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Bardzo Wam dziękuję, przekażę też przed tym proboszczowi. Wam dziękuję za codzienność.